Szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotycząca starożytnej mezopotamii, dokładnie terenu mezopotami. Dzisiaj współczesny, praktycznie obraz jest zupełnie inny, co tam się znajduje, jakie państwo. No właśnie, co się wydarzy na terenie starożytnej Mezopotamii? Czy tam powstanie nowe państwo? Co się wydarzy na świecie? Dzisiaj przedstawiam szokującą wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, Zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Mezopotamii, tak? No wiadomo, że Mezopotamia to jest tak naprawdę starożytna kraina e, na Bliskim Wschodzie, ale Jasnowidz Jackowski ostatnio dokonywał wizji dla największych państw mocarstw na świecie. Była wizja dla Chin, dla Polski, znaczy Polska to nie jest jakieś wielkie mocarstwo na świecie, no ale jest potężna, tak, bo my w niej mieszkamy, potężna, po prostu musimy szanować Polskę i ją kochamy, natomiast to nie jest tak, że cały świat musi się brać, bać Polski, ale były no, wizje dla Polski, dla praktycznie Stanów Zjednoczonych, dla właśnie tutaj Izraela, dla Bliskiego Wschodu i coś jasnowidza Jackowskiego otchnęło, żeby tak naprawdę dokonać wizji przepowiedni, wydrukować teren byłej Mezopotamii. I według jasnowidza jasno jasnowidz mówi w ten sposób, że jeżeli się wizja, wypełni się wizja przepowiednia z Iranem, to tam, czyli na terenie byłej Mezopotamii, będą tłoczyć się ludzie nikomu niepotrzebni, który nie da się pomóc. Oczywiście w cudzysłowie to trzeba traktować nikomu niepotrzebni. Każdy człowiek jest potrzebny, każdy człowiek jest istotny. W sensie niepotrzebni w danym terenie jeśli chodzi o będzie, który będzie na przykład objęty wojną, tak? Czyli mamy na przykład teren objęty wojną, załóżmy na przykład Iran, tak? Iran przystępuje do jakiejś wojny do konfliktu globalnego i na przykład Iran podejmuje decyzję, że będzie tylko Żywił, że będzie po prostu tylko wspierał żołnierzy, a reszta musi sobie radzić na własną rękę, wszystko nie będzie funkcjonować. Więc ci ludzie, automatycznie przeniosą się i zgrupują się na innym terenie i tym terenem może być teren właśnie Mezopotamii, na który wskazuje Jasnowic Jackowski. No, ja oczywiście nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, że człowiek może komuś być niepotrzebny. Każdy człowiek jest ważny, każdy człowiek jest potrzebny, schorowany, zdrowy, młody, silny, starszy, młodszy, o takiej czy innej orientacji, tak, łysy, czy po prostu inny, czy kudłaty, każdy jest człowiek bardzo ważny. Natomiast tutaj Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że tak? Że gdy wypełni się wizja przepowiednia w związku z Iranem, że może dojść do właśnie wojny, jeśli chodzi o Iran do jakiegoś konfliktu, zresztą nawet jasno dzieckowski mówi w ten sposób, że gdyby miała wybuchnąć bomba atomowa, to raczej to lokalizuje, jeśli chodzi o kwestie Bliskiego Wschodu, tak, a więc byłoby to związane właśnie z jakimś krajem na Bliskim Wschodzie. Być może to będzie związane z Iranem, czyli taka lokalizacja by dotyczyła tutaj właśnie albo Turcji, albo Iranu, albo też Syrii. I pewne wypchnięcie tych ludzi mogłoby spowodować, że ci ludzie po prostu trafiliby do mezopotami i oni by tam właśnie stłoczyli się w bardzo duże grupy ludzi. Nawet tutaj Jasnowic Jackowski powiedział w ten sposób: będą to cmentarzyska na ziemi, cmentarzyska żywych ludzi. Szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego. Ale chodzi tutaj o coś innego, bo tu może być kwestia taka, że ci ludzie zostaną wypchnięci z innego kraju. Oni przyniosą się w zupełnie nowy rejon, ale tam na przykład nie będzie możliwości do tego, żeby tutaj mogli żyć, funkcjonować, nie będzie na przykład tak możliwości tutaj żywnościowych, i tak dalej, pomoc humanitarna będzie do, 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 docierała z opóźnieniem, czy będą problemy, i to może być po prostu przerażająca sprawa, tak? No wyobraźmy sobie, gdyby na przykład pół Polski teraz przesiedlono na kompletną pustynię. No, oczywiście, część po prostu ludzi by przetrwała, natomiast mnóstwo ludzi by praktycznie mogło zginąć, tak? Więc tutaj to Jastaw Wizjackowski nazywa, że to będą cmentarzyska na ziemi, cmentarzyska tak zwanych żywych ludzi, tak to nazywa w swojej wizji przepowiedni. Być może rzeczywiście, jak dojdzie do takiej sytuacji, no oby nie, tak? Ale gdyby doszło do takiej sytuacji jakoś to media nazwą, że to będą cmentarze żywych ludzi, tak? No, i tutaj według Jasnowidza Jackowskiego dojdzie do zmiany sił na świecie, do praktycznie przetasowania, jeśli chodzi o siły na świecie. Ja pamiętam taką wizję przepowiedni, gdzie Jasnowidz mówił, że stolik polityczny zostanie wywrócony, czyli stolik polityczny, stolik ten międzynarodowy, przy którym są największe państwa, mocarstwa, rozgrywają świat, rozkładają karty, on zostanie wywrócony, zostaną wywrócone interesy, układy, wsparcia i tak dalej, tak? Sojusze. Natomiast Mezopotamia, bo ktoś powie, no Mezopotamia, kiedy to było? Uczyłem się o tym w szkole, jak byłem tam, nie wiem, w nauczaniu początkowym albo w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Już nie pamiętam, gdzie to jest, tak? No to Mezopotamia, dla przypomnienia, jest to starożytna kraina na Bliskim Wschodzie leżąca w leżąca dorzeczu Tygrysu i Efratu. Na obszarze tym starożytności rozwijał się szereg kultur, państw i imperiów, których twórcami były różne ludy. Sumerowie, Akadejczycy, Aseryjczycy, Amoryci, Huryci, Kasyci, Haldejczycy. Halejde, Halejde, Kontynuujące jednak wspólne dziedzictwo kulturowe przyjmuje się, że na terenach Mezopotamii narodziła się pierwsza cywilizacja, więc tak po prostu miałaby tutaj wyglądać sytuacja, jeśli chodzi o ludność, która miałaby tam być która miałaby tam praktycznie się znajdować, tak? która miałaby trafić jeśli chodzi o Mezopotamię, tak? Dzisiaj Mezopotamia leży do rzeczy dwóch wielkich rzek, znaczy kiedyś leżała, tak, w Eufratu i Tygrys, jej obszar często różnie pojmowany, jeśli chodzi o zasięg rozciąga się od północnej Syrii Aż po Zatokę Perską i od Iranu, aż po Arabię. W innych, bardziej precyzyjnym ujęciu mo, e, można Mezopotamię zamknąć w trójkącie, ale po jezioro Urmia na północy i ujście rzeki Szat al-Arab rzeka powstała po połączeniu Efratu i Tygrysu do zatoki perskiej na południu. Więc tak wygląda sytuacja tutaj geograficzna, gdybyśmy po prostu mieli to ująć, oczywiście według informacji, które zostały przedstawione przez Wikipedię. Ujęcie praktycznie geograficzne, jeśli chodzi o położenie tego terenu, tego po prostu rejonu który miałby odgrywać tutaj istotną rolę, tak, no oczywiście pewnie nie byłoby powrót do tej nazwy, która obowiązywała kiedyś, tak, czy która obowiązywała w starożytności, pewnie byłaby tutaj, obowiązywałaby po prostu państwa, nazwa państwa, które by tam się znajdowało, czy ludzi, którzy tam się znajdują, tak, ale chodzi o ten konkretnie teren, czy zatem ten teren zostałby w jakiś sposób wydzielony, zostałby w jakiś sposób po prostu on wygospodarowany i zostałoby tam utworzone nowe państwa, no to jest właśnie kluczowa sprawa, tak, to jest właśnie duży znak zapytania w związku z tym, co się by mogło praktycznie tutaj wydarzyć. Gdyby atomówka wybucha, gdyby wybuchła praktycznie bomba atomowa, ci ludzie mogliby popuścić praktycznie tereny w obawie przed zagrożeniem, przed strachem, by tereny, tak, natomiast okazałoby się, trafiliby na przykład na pustynię, na której by kompletnie nie było możliwości funkcjonowania, nie byłoby wody, nie byłoby praktycznie tutaj żadnych płodów rolnych, ani możliwości żywnościowej i wtedy to byłoby po prostu kompletną katastrofą tak zwanymi żywymi cmentarzami ludzi, tak, bo przecież Ci ludzie nie mieliby dużych szans na przetrwanie. Oczywiście byłaby pewna pomoc humanitarna, no ale tutaj byłoby pewnie kwestia, że tam by znajdował się miliony ludzi, tak, miliony praktycznie ludzi w potrzebie. Jestem ciekawcowy na ten temat, sądzicie, co na ten temat myślicie? To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki słanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij przewdzona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.